Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Bartosz Wąsik. Dzień dobry. Dzień dobry. Pianista, aranżer, zaangażowany w wiele rozmaitych projektów, ale dzisiaj będziemy rozmawiali o jednym, szczególnym i bardzo też filmowym. Właściwie to wszystko można zawrzeć w tytule Nowa Warszawa. Od jakiegoś czasu już właśnie filmowym również, bo projekt na początku oczywiście żył poprzez muzykę, poprzez postać Stanisławy Celińskiej i ku naszej wielkiej radości okazało się, że to wszystko będzie ten nasz cały projekt, w który włożyliśmy naprawdę masę serca i czasu, pięknego czasu, że to wszystko zostanie sfilmowane. Na początku nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać, jaką Bartek Konopka, czyli reżyser filmu, ma koncepcję, ale zaufaliśmy mu bezgranicznie, no i to chyba było... To był dobry pomysł. Dobry pomysł. Tak? No, biorąc pod uwagę fakt, że reżyser był już nawet nominowany do Oscara, no to chyba nie powinniście mieć wątpliwości, ale to było zebranie bardzo różnych utworów, a wszystkich poświęconych Warszawie właśnie. Tak, wybór był bardzo trudny i tych piosenek o Warszawie okazało się, że jest bardzo dużo. Właśnie nie chciałem wykorzystywać piosenek, które kojarzą się z Warszawą tak dosłownie. Bo to tylko przypomnijmy, że ty właśnie byłeś odpowiedzialny za to całe opracowanie muzyczne, za aranżację. Tak jest. Piosenek, które wszystkie wykonała Stanisława Celińska. Byłem oczywiście, jestem główną osobą, która wybrała te piosenki. Piosenki bardzo różne, piosenki z różnych lat, różnych autorów od siebie bardzo odległych, ale tak jak mówiłeś, właśnie wszystkie mają wspólny mianownik, czyli to miasto, które się przewija gdzieś w słowach albo w tytule. I ja byłem odpowiedzialny za tą warstwę muzyczną, ale wiele rzeczy rodziło się na próbach i tak naprawdę trudno mi powiedzieć, jak wiele wniosła Stanisława Celińska, jak wiele wnieśli muzycy z Royal String Quartet. To są takie rzeczy, no... Niewymierne zupełnie i wzajemne inspiracje, właśnie jakieś takie przekazywanie sobie pałeczki, że tak powiem. Efekt znakomity. W jakimś sensie ten efekt oglądamy również w kinie, bo to jest w części powtórzenie koncertów, które dawaliście. Jest to też uzupełnione o wypowiedzi, o wspomnienia dotyczące wszystkich zaangażowanych w ten projekt, ale też powstaje jakaś nowa wartość w filmie Bartka Konopki, jak na to patrzysz. Ja przede wszystkim jestem bardzo wzruszony, jak to wszystko widzę i dla mnie jest niesamowita właśnie taka inteligentna ścieżka, która idzie przez ten film, że wydaje się, że to są po prostu piosenki, które są genialnie zmontowane. Te nasze wszystkie ruchy, to co wykonujemy na tych instrumentach jest pokazane naprawdę świetnie. Widz ma szansę zobaczyć to wszystko z bliska i to jest też niesamowite w tym filmie, że widać te palce, widać te struny, widać to zrywające się włosie w smyczkach, widać twarz Stanisławy Celińskiej bardzo blisko. I tutaj w tym filmie jest coś takiego, że słucha się tych piosenek, ale też się na nie patrzy. To znaczy one nie tylko działają na uszy, ale też działają na wzrok. Widać doskonale te wszystkie emocje u Stasi. No i ja sam przyznaję, że wielokrotnie jestem podczas oglądania tego filmu wzruszony. Tak się składa, że na trwającym właśnie od wczoraj krakowskim festiwalu filmowym Nową Warszawę również będzie można zobaczyć. Tak, bardzo się cieszę, że Kraków zobaczy ten film. W Krakowie występowaliśmy już z tym projektem. Bardzo się baliśmy, jak będziemy przyjęci przez krakowską publiczność i na dodatek jeszcze graliśmy w Nowej Hucie. Nowa Warszawa w Nowej Hucie. To było naprawdę super doświadczenie. Reakcja publiczności była niezwykła, bardzo ciepła, więc cieszę się, że film będzie pokazywany w Krakowie, że startuje w konkursie. Stanisława Celińska będzie gościem festiwalu, podobnie jak Bartosz Konopka, mimo pewnej kontuzji. Mimo kontuzji nóżki. Też film z tego co pamiętam, będzie pokazywany w Warszawie w kinie Kultura 31 maja. Filmy muzyczne będą pokazywane w Warszawie. Specjalny przegląd, zapraszamy. Więc będzie specjalny przegląd, tak, na który zapraszamy. Też będzie emisja tego filmu w telewizji polskiej na początku czerwca jakoś. Świetna płyta, a teraz bardzo interesujący film w reżyserii Bartosza Konopki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Spotkanie w Trójce. Moim gościem był Bartek Wąsik, pianista, aranżer Spiritus Mowens, przedsięwzięcia muzycznego pod tytułem Nowa Warszawa. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński.